Witam na Marsarze, naczelniku. Na waszą prośbę przygotowaliśmy demonstrację uzbrojenia. Możemy do niej przystąpić w każdej chwili. ERK-T280 to podstawowe narzędzie do naszych operacji wydobywczych i budowlanych we wrogim środowisku. Tak. Do budowy dobrze prosperującej minerały potrzeba wiele ERK. Dodatkowe ERK można tworzyć w centrum dowodzenia. Zwarty i gotowy. Mogę mówić otwarcie, ser? Chciałbym się upewnić, że wiecie, co robicie, naczelniku. Jeśli mamy ruszyć na terytorium wroga i bronić się przed nim, użyjcie komendy atak. A jeśli mamy ignorować ataki wroga i iść prosto do celu, należy użyć komendy ruch. To jak będzie? Dawać czadu! Tak? Aby wyszkolić dodatkowy personel, trzeba odpowiedniej liczby magazynów, które będą składować zaopatrzenie. ERK można wykorzystać do budowy dodatkowych magazynów. Za mało minerałów. Robi się. Jaki rozkaz, kapitanie? Przyjąłem. ERK gotowy. No to fajna. Rafineria przetwarza wespan do formy, która umożliwia ERK zbieranie i transport surowca. ERK gotowy. Przyjąłem. Zwarty i gotowy. Robi się. Zakończono demonstrację wyposażenia. Teraz zapraszamy do bazy na Marsarze, gdzie odbędzie się oficjalna impreza powitalna. Adiutant aktywny. Dobry wieczór, naczelniku. Oto sprawozdanie z ostatnich wydarzeń. Ruch we wszystkich konfederackich systemach wzrósł znacząco po niedawnym zniszczeniu kolonii Chau Sara przez Protosów. Konfederacja wzmocniła kontrolę we wszystkich systemach peryferyjnych i jest prawdopodobne, że blokada obejmie również te kolonie. Gdy przebywaliście w kantynie, otrzymaliśmy zaszyfrowaną transmisję z Konfederacji. Odtwarzam wiadomość. Witam, naczelniku. Mówi generał Edmund Duke z eskadry Alfa Konfederackich Sił Bezpieczeństwa. Konfederacja nałożyła kwarantannę na całą planetę. Blokada rozpocznie się za 48 godzin. Macie rozkaz relokować wszystkich kolonistów na okoliczne pustkowia. Oczekuję, że te nowe ustalenia zostaną przyjęte i wprowadzone w życie bez problemów. Koniec wiadomości. Skontaktowaliśmy się z miejscowym szeryfem, Jamesem Raynorem. Zgodził się spotkać z waszymi ludźmi na miejscu i osobiście eskortować ich do nowej lokacji na pustkowiach. Zwarty i gotowy. Rewelacja. Ruszajmy. Nie wierzę, że wysyłają nas na pustkowia. Tym konfederatom wydaje się, że mogą wszystkimi powiadać. Rewelacja! Ruszajmy! Czołem, chłopaki. Nazywam się James Raynor. Jestem szeryfem w tych stronach. Tu Raynor? To migraj. O tak! W to migraj. Tak. Tak, robi się. Mówi Jimmy. Zwarty i gotowy. Jaki rozkaz, kapitanie? Odbiór. Tak. Zwarty i gotowy. Mówi Jimmy. Śmiało, dowódco. ERK gotowy. Robi się. Czekam na twój rozkaz. W tej budowli można szkolić jednostki piechoty, takie jak Marines. Nie mogę tam budować. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? W gotowości. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? No to fajna. Mów mi, gdzie mam strzelać. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Dowódco? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Ruszajmy! Kapitanie? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Odbieramy transmisję. Nawiązano łączność satelitarną. No cześć. Nasi wysiedleńcy już się porządnie rozgościli. Jeśli twoi przyjaciele z Konfederacji nie szykują nam więcej niespodzianek, jeśli będziemy trzymać te stwory z dala od uchodźców, to powinni być bezpieczni. Uwaga, alarm! Pograniczne rubieże zaatakowały nieznane, obce formy życia. Otrzymaliśmy sygnał SOS ze współrzędnych 0658. Informujemy kwaterę główną Konfederacji na Tarsonis. Odbieramy transmisję. Otrzymaliśmy już sygnał z pogranicznych rubieży. Zajmiemy się tym. Wy nie ruszajcie się z miejsca. Skontaktujemy się z wami, jeśli będzie to konieczne. Niech to. Słuchaj, jeśli będziemy czekać na wsparcie Konfederacji, stracimy tę stację. Ruszam tam teraz i postaram się im pomóc. Przyślij swoich ludzi, a uratujemy uchodźców. Zaufaj mi. Dobrze was widzieć, chłopaki. Skopmy im tyłki. Za mało minerałów. Śmiało, dowódco. Robi się. Tu Raynor. Brzmi nieźle. Zwarty i gotowy. ERK gotowy. W to mi graj. O tak. Brzmi nieźle. Odbiór. Przyjąłem. ERK gotowy. Odbiór. Robi się. ERK gotowy. Jaki rozkaz, kapitanie? Za mało minerałów. ERK gotowy. Jaki rozkaz, kapitanie? ERK gotowy. Za mało minerałów. Przyjąłem rozkaz. Robi się. ERK gotowy. Tak. Jaki rozkaz, kapitanie? Tak. Jaki rozkaz, kapitanie? Gotowy. Jaki rozkaz, kapitanie? Przyjąłem. Dowódco. Tempo! No to fajna. Sparty i gotowy. Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Jaki rozkaz, kapitanie? Odbiór. Przyjąłem rozkaz. Zwarty i gotowy. Raynor? Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Rewelacja. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Mówi Jimmy. Zwarty i gotowy. Mów mi, gdzie mam strzelać. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Gotowości. Tempo! Gotowości. Mów mi, gdzie mam strzelać. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Dowódco. Tempo! Ruszajmy! Dawać czadu! Tempo! Rewelacja! Tempo! Ruszajmy! Tempo! Rewelacja! Dawać czadu! Rewelacja! Dawać czadu! Dzięki za ratunek! Tkwiliśmy w tych bunkrach przez wiele dni, kryjąc się przed zergami. Ruszajmy! Tempo! Ruszajmy! Rewelacja! Dawać czadu! Dowódco, w gotowości. Rewelacja! Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Dawać czadu! Tempo! Ruszajmy! Dawać czadu! Tempo! Ruszajmy! Dawać czadu! Rewelacja! Dawać czadu! Ruszajmy! Rewelacja! Mów mi, gdzie mam strzelać! Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Ruszajmy! Tempo! Ruszajmy! Rewelacja! Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Magazyny. Tak! Jaki rozkaz, kapitanie? Robi się. Zwarty i gotowy. Tempo! Dawać czadu! Dowódco, tempo! Zwarty i gotowy. Dowódco, dawać czadu! Ruszajmy! Tempo! Ruszajmy! Rewelacja! Dawać czadu! Chcesz ognia? Rewelacja! Odbiór! Przyjąłem rozkaz! Jaki rozkaz, kapitanie? Robi się! No to fajna! Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Dajmy im popalić. Robi się. Naturalnie. Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Robi się. Dajmy im popalić. Czadowo. Dajmy im popalić. Robi się. Czadowo. Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Robi się. Dajmy im popalić. Czadowo. Odpalamy. Czadowo. Zamieniam się w słuch. Naturalnie. Czadowo. Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Dajmy im popalić. Naturalnie. Czadowo. Robi się. Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Dajmy im popalić. Naturalnie. Czadowo. Robi się. Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Czadowo. Ja co one zrobiły z tym centrum dowodzenia? Robi się. Naturalnie. Chcesz ze mną zacząć, chłopcze? Odbieramy transmisję. Szeryfie Raynor, pan i pańscy ludzie zniszczyliście ważny obiekt Konfederacji i naruszyliście obowiązujące prawo kolonialne. Niniejszym wydaje na was nakaz aresztowania. Radzę złożyć broń i oddać się w nasze ręce po dobroci. To czyste szaleństwo. Gdybyśmy nie spalili tej przeklętej budowli, cała kolonia mogłaby zostać zainfekowana. Może gdybyście się tak nie ociągali z przybyciem. Poprosiłem grzecznie, chłopcze. Nie zamierzam z tobą na ten temat dyskutować. Macie natychmiast złożyć broń. No tak, czego się spodziewać po Konfederacie, jak nie tego, że będzie wrzodem na dupie. Listen to this shit for anyway? Cause I'm in charge, that's why. Oh, it don't seem like no good kind of reason to me. Also, anyway. Hey, what's that? Hold on a minute, a second. Steamroller! Looks like you mashed some poor fella's dog, Sarge. It's a Zergling, Lester. Smaller type of Zerg. But he didn't be out this far unless... Oh, shit. I love you, Sarge. Odbieramy transmisję. Nawiązano łączność satelitarną. Naczelniku, dostałem waszą wiadomość i szczerze mówiąc nie obchodzi mnie wasze zdanie na temat konfederackich przepisów. Wy, prostaki z peryferyjnych światów, wszyscy jesteście tacy sami. Lojalność jest dla was pojęciem obcym. A teraz życzę miłego dnia. Koniec transmisji. Pański raport jest gotowy. 16 stacji doniosło o pojawieniu się obcych najeźdźców, znanych jako Zergi. Konfederaci aresztowali wszystkie stałe siły milicji, nie podejmują działań przeciwko Zergom. Obcy zniszczyli już 3 stacje. Nie udało nam się zlokalizować żadnej z sił wojskowych, z jednym wyjątkiem. Mowa o frakcji ekstremistów w Synowie Korhalu. Ustanowiliśmy połączenie z ich przedstawicielem. Dzień dobry, naczelniku. Nazywam się Arcturus Mengsk i reprezentuję synów Korhalu. Znacie oficjalne stanowisko Konfederacji na temat mojego ugrupowania. Jednak wydaje mi się, że jesteście człowiekiem rozsądnym i nie wierzycie w tę propagandę. Nie mamy zwyczaju pozostawać zbyt długo w jednym miejscu, ale te Zergi nie zostawiają nam wyboru. Mam dla was propozycję, naczelniku. Pomogę wam, wysyłając do waszej kolonii transportowce, które ewakuują wszystkich ocalałych. Oczywiście musicie zdawać sobie sprawę, że moja organizacja działa poza prawem Konfederacji. Dlatego szerzy się o nas kłamstwa i dezinformacje. Jeśli zdecydujecie się przyjąć moją pomoc, również zostaniecie wyjęci spod prawa. Ale to jedyna szansa, żeby ocalić tych ludzi. Czas na decyzję, naczelniku. Koniec transmisji. Uwaga, alarm. Siły Zergów zaatakowały strefę ewakuacji. Sygnał SOS wysłany ze współrzędnych 1220. Ej, to się pali! Lepiej przyślijcie tu ERK, żeby to naprawił i niech przy okazji zajmie się moim cackiem.